Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Feldman, a to jest Kwadratowa Masakra 4, sezon 4 i dzisiaj opowiem wam o kilku rzeczach, ogólnie o ostatnich zdarzeniach, tak jakby ze mną, czemu filmów nie ma, po prostu i w ogóle taki po prostu odcinek, który no po prostu zobaczycie tutaj teraz. Coś tu będę robił ciekawego, może nie ciekawego, ale wiecie co, myślę, że to jest mój domek ogólnie na masakrze. Rzadko w ogóle nie grałem dużo, bardzo mało grałem w sumie. No ale cóż, poszukajmy sobie żarcia jakiegoś, nie mam żarcia w ogóle. Mam motykę, coś tu widzę, mam żelazo, mam marchewkę, mam nasionka, wiecie co? My zrobimy sobie tutaj to dalej, później sobie zaraz podłogę zrobimy, no ale okej, może wam teraz, czemu tu jest złoto? Diament też ma, gdy złoto i żelazo wydają tylko ze stołna, aha, ukośnik stołna, 30 szans, coś tam, a wiem, mówili mi o tym, dobra, tak, tak. Więc moi kochani, czemu filmów nie było? Mam nadzieję, że tęskniliście chociaż troszkę za mną. I w ogóle filmów nie ma po prostu z powodu takiego, że w moim życiu ogólnie teraz ostatnio tak dużo rzeczy się działo, bardzo sporo ogólnie. Nie miałem ogólnie czasu, ochoty za bardzo na YouTube. Dlaczego? No nie wiem, no po prostu ogólnie nie jestem typem człowieka, który tak, no YouTube to jest moje hobby, moja pasja, którą chcę rozwijać w przyszłości. No ale jeżeli jest możliwość codziennego bycia ze znajomymi, weekendy całe spędzać, bawić się ogólnie i coś ciekawego robić, to ja oczywiście wybieram tą drugą opcję. Ogólnie to jest taka jedyna też, więc na nią też muszę teraz, musiałem czas poświęcić, teraz nie muszę, ale niedługo będę musiał znowu, więc tak, kurde, jestem taki głupi, że zastanawiam się w ogóle, co ja tutaj kurwa mam szukać. Moment, co ja chciałem, coś chciałem, aha, już wiem, mam patyki, mam drewno, mam dwa drewna, wow. A tam jeszcze było, widziałem, dobra, spoko. Potyczki. I zrobimy sobie łopatę. Tak, łopatę sobie zrobimy, bo nie będę tego dirta kopał ręcznie jakoś. Oj, żelazko. Żelazko, pamięta ktoś to? Okej. Okay. Ogólnie to dużo, ostatnio nie mam, po prostu... Nawet nie myślę mi się nieco o YouTube, zresztą no... Strasznie mi spada oglądalność, ponieważ nie robię filmów i ogólnie już nie robię filmów takich, którzy zaczęli mnie oglądać, bo ja w sumie wybiłem się przez mody tak naprawdę. Jeżeli się mam nie oszukiwać, to ludzie mnie subskrybowali za mody. No i po prostu przestałem robić mody, zacząłem robić po prostu syf na kanale, po prostu nagle zacząłem wrzucać po prostu jakieś różne gry, różne w ogóle takie byle jakie. Niewartościowe filmy na YouTube z Minecrafta, no i tak jakoś po prostu mi to wszystko spadło, więc no szkoda. Mam nadzieję, że to jeszcze jakieś tam powróci, jeżeli się oczywiście wezmę z tego YouTube'a, muszę mieć troszeczkę motywacji dostać, troszeczkę motywacji swojej takiej prywatnej, muszę mieć na życie, bo nie tylko na YouTube, bo ogólnie na życie, po prostu nie mam motywacji, nie chcę mi się nic. Nagrywam ten odcinek, ponieważ nie chciałbym iść do szkoły, mi się nudzi teraz, więc teraz jestem w sumie na wagarach, tak jakby, więc... No po prostu trudno, kurde, muzyka jakaś chujowa leci, ja pierdolę. No, ale to można byłoby włączyć, okej. Okay. No i tak po prostu jakoś nie mam na nic po prostu ochoty, myślę, mam różne teraz rzeczy inne do roboty, naprawdę... No ciężko mi jest teraz troszeczkę i mam nadzieję, że to zrozumiecie w jakiś tam sposób. I mam nadzieję, że troszeczkę mnie tam wesprzecie w tym, żebym znowu dostał tą wenę całą na YouTube i tak dalej. I chciałbym też wiedzieć, co ja miałbym nagrywać.
kurde, nie wiem, no jak już tak patrzę na ten YouTube, jak już mam być szczery, to, że widzę to po prostu zwykłe, kurde, odcinki z Minecrafta, to już po prostu, no, już nawet nie chodzi, bo zadowalam widza, tak, bo widzowi to się podoba, ale no nie zadowalam siebie robiąc takie filmy, prawda, i to jest tutaj właśnie u mnie przeszkodą, ponieważ, jeżeli powiem wam szczerze, w sumie, zacząłem tam zarabiać od wakacji tamtych pieniądze na YouTube, takie, no, takie pieniądze, za które mogłem naprawdę się pobawić, jako ja na swój wiek, więc i za to i tak też tak robiłem, prawda? Na przykład normalnie nie miałbym opcji, żeby dostać wypłatę miesięczną, ile tam to było? 800 euro, 900 euro to było tak na miesiąc, to trwało przez kilka miesięcy. Więc nie miałem możliwości, żeby mieć 900 euro, czyli u was w Polsce to jest jakieś 2000 ponad. To jest 3000, 200 jakoś już nawet. No i po prostu... Cieszyło mnie to, że mogę zarabiać te pieniądze, ale wtedy robiłem jeszcze to coś, co mi się podobało, ale później mi się to znudziło. I teraz na przykład, czemu nie nagrywam filmów? Czemu nie nagrywam filmów z tego, co wy chcecie cały czas oglądać, a ja tego nie chcę nagrywać? Nie nagrywam tego, bo mi się po prostu nie chce tego nagrywać. Nie będę tego na razie nagrywał, dopóki może mnie coś tam złapie wena. Nie patrzę na to w ten sposób, że nagram odcinek z tego, gdzieś mi się nie chce, zrobię to z przymusu, bo kurde, będą to oglądać i będą pieniążki z YouTube'a, prawda? Na to tak nie patrzę, chociaż brakuje, bo teraz powiem wam, jak dostałem, albo nie powiem wam, bo się wstydzę, nie. Dostałem strasznie małą wypłatę, po prostu zmienili mi zresztą kontakt z naszymi. No ale tym się nie przejmuję, po prostu zobaczyłem, że no to, za co dostałem na YouTube, to nawet nie starczyłoby mi na jedną imprezę. Teraz z tego, co dostałem, to na jedną imprezę mi nawet nie starczy. Więc no. No ale zmierzając do tematu, z powrotem wracając, będę robił po prostu, na razie nie robiłem filmu po prostu, bo mi się ich nie chciało robić. I zresztą nawet teraz chciałbym robić dużo inne, ciekawsze rzeczy, no ale nie mam możliwości takiej sprzętowej i ogólnie. Mam sporo pomysłów naprawdę, ale chciałbym też coś robić ze swoją osobą, żebyście wypoznawali mnie cały czas, widzieli moją osobę jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć wam, no po prostu, że poznajecie mnie po prostu, jak ja na przykład się bawię, czy gram, czy coś robię na komputerze, to żeby na przykład ja też mógł to nagrywać. I żebyście też po prostu nawet, nie wiem, no jakąś grę i jak tam emocje przeżywam, jak ja to przeżywam całą grę po prostu i tak dalej. Chciałbym, żebyście też może widzieli takie coś, tylko nie wiem z czego ogólnie, to może być Minecraft, bo w Minecraftie to z kilkoma osobami, na przykład z kimś tam odcinek nagrać, to jest ciekawie i śmiesznie czasami, więc... No ale chciałbym się zapytać, czy takie odcinki właśnie wam się podobały ogólnie. To jest takie w ogóle odwalające od tematu, bo ja jestem ogólnie troszeczkę zwariowaną osobą, nie tylko ogólnie na YouTubie też inaczej to robię, ponieważ inaczej mi jest wygłupiać się przed komputerem z ludźmi, z którymi rozmawiam na TeamSpeaku, niż z kim rozmawiam w realnym życiu, prawda? Na przykład jestem ze znajomymi, to ja po prostu jestem naprawdę zwariowany. Wygłupiam się, tylko że tak po prostu, nie tak jakoś głupio po prostu totalnie, tylko po prostu nie żartuję sobie często ogólnie i tak dalej. No ale na przykład jak na tym spiku jak gadam, no to mi jest po prostu ciężej to zrobić wszystko. Ciężej mi po prostu jest jakby po prostu, nie wiem, no kurde, niby no w realnym życiu powinno być właśnie łatwiej się przemóc przed ludźmi, ale właśnie mi trudniej jest tak w internecie, ponieważ no nie znam tej osoby, nie wiem ogólnie jak, no nie wiem, no mogą mówić mi przez mikrofon tak, no spoko, mogą sobie myśleć i robić miny w ogóle, a to też jest dobra, to już jest nieważny temat. Moi kochani, chciałbym wam powiedzieć tyle, że dziękuję, że ogólnie jeszcze mnie oglądacie niektórzy.
Mam nadzieję, że mi wesprzecie troszeczkę w powróceniu na YouTube, że napiszecie mi, co ja miałbym robić takiego ciekawego. Może być masakra teraz w sumie. Tylko przez tą masakrę w ogóle odpaliłem Minecrafta ostatnio, od dwóch miesięcy, więc na razie tutaj można grać jakby co. Co byście chcieli zobaczyć, piszcie mi. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze napiszecie ciekawego. Możecie wbrać na fanpage'a mojego, coś tam są jakieś w ogóle moje zdjęcia z różnych tych i tak dalej, więc polecam bardzo serdecznie. No i oczywiście potwory moje, moja armia potworych, tak, kurde. Brakuje mi trochę YouTube w sumie. Okej, moi kochani, po prostu dziękuję wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę dla motywacji. Dodać film do ulubionych, udostępnić go na Facebooku. To jest w Polsce bardzo niepopularne. Ale okej. Bardzo pozdrawiam serdecznie i hejka!